Jak oni to zbudowali? Beton. Właśnie tutaj, w pobliżu Neapolu, w cieniu Wezuwiusza, Rzymianie wynaleźli beton. Dzięki niemu byli w stanie stawiać swoje monumentalne budowle. W tym odcinku naszego programu odwiedzimy Francję, gdzie obejrzymy słynny most betonowy Plougastel w Breście. Pokażemy Państwu niesamowity budynek lotniska i stację kolejową w Lyonie. Zaczniemy jednak od początków współczesnego betonu. Udajemy się w podróż w czasie do starożytnego Rzymu. Beton wykorzystywany był przez starożytnych Egipcjan i Greków, jednak to właśnie Rzymianie dokonali przez przypadek odkrycia, które miało zmienić historię budownictwa. Beton powstaje z piasku, kruszywa i wody połączonych z cementem. Starożytni Rzymianie produkowali cement z wapieni, piasku i wody. Po drugiej stronie zatoki, w pobliżu portu Puzzuli, budowniczym udało się osiągnąć o wiele bardziej wytrzymały beton. Na czym polegała ta tajemnica? Okazało się, że wykorzystując piasek z okolicy wulkanu, można było osiągnąć lepsze rezultaty niż w przypadku tego pochodzącego z plaży lub z dna rzeki. Potrafił on nawet wiązać elementy pod wodą. W połowie pierwszego wieku przed naszą erą nowy element, zwany pozzolana, stał się podstawowym elementem wszystkich rzymskich budowli. Rzymianie nie znali się na chemii. Zauważyli jednak, że piasek wulkaniczny zmienia reakcję, jaka zachodzi podczas wiązania cementu. Dzięki temu ich beton odznaczał się niezwykłymi właściwościami. Odkrycie betonu o niespotykanej dotąd wytrzymałości otworzyło nową erę w historii budownictwa i umożliwiło wzniesienie największych budowli Cesarstwa Rzymskiego. Oto amfiteatr w Pozzuoli, w mieście, gdzie odkryto nowy rodzaj betonu. Jego budowę rozpoczęto za rządów Nerona, zaś ukończono tuż przed słynnym wybuchem Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Amfiteatr stoi już prawie 2000 lat. To najlepiej zachowana rzymska budowla betonowa. Amfiteatr ma kształt elipsy o wymiarach 149 na 116 metrów. Mieścił 20 tysięcy widzów. Gladiatorzy walczyli tu kiedyś z dzikimi bestiami. Trzymano je w podziemiach i wypuszczano na arenę przez otwory w podłodze. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że amfiteatr zbudowany jest wyłącznie z kamieni i z cegieł. Jednak te ostatnie stanowią wyłącznie warstwę zewnętrzną. Ściany wykonane są z betonu, który następnie obłożono cegłami. Płynny beton nakładano na miejsce ręcznie. Cegły w środku i na zewnątrz miały powstrzymywać ciekły beton przed rozlaniem się. Stanowiły one podporę na czas wiązania betonu. W ten sposób zbudowano całą ścianę. Zasada wiązania cementu sprowadza się do reakcji chemicznej. Po dodaniu wody substancja krystalizuje się i łączy wszystko, z czym styka. Zupełnie jak mokry cukier, który gdy wyschnie, staje się lepki. Potrafi wtedy przykleić łyżeczkę do spodka. Podobnie jak współczesne cementy, rzymska pozzolana absorbuje wodę w procesie krystalizacji. Dlatego można jej używać pod powierzchnią wody. Beton zawdzięcza swoją siłę cementowi oraz wykorzystanym do budowy kamieniom. Tutaj widać beton ze stosunkowo dużymi kamieniami. Ziarnka piasku, żwiru i kamienie różnej wielkości powodują, że cała struktura staje się po stwardnieniu bardzo zwarta.
Mniejsze kamienie po prostu wpasowują się pomiędzy większe. Tak właśnie wiąże cement. Rzymianie zdali sobie sprawę, że z nowego betonu oprócz ścian i fundamentów można również budować stropy. Pozwoliło to obniżyć koszty i uprościć całą konstrukcję. Był to prawdziwy przełom w architekturze. Aby stworzyć takie sklepienie, należało zbudować drewniane rusztowanie, po czym zalać je betonem. Rusztowanie musiało być bardzo wytrzymałe, gdyż do momentu związania betonu na nim opierała się cała konstrukcja. Czasami deski rusztowania nie były odpowiednio gładkie i pozostawiały po sobie ślady na suficie. Rzymianie łączyli w swoich budynkach cegłę, kamień i beton. Czynili tak ze względów konstrukcyjnych i estetycznych. Ponieważ beton dopasowuje się do dowolnego kształtu, służy często jako wypełnienie ukryte za ścianą cegieł bądź kamieni. Z tego właśnie powodu wciąż mało wiemy o zastosowaniu betonu w monumentalnych rzymskich budowlach. Prawdopodobnie największa zaleta betonu w porównaniu z wcześniejszymi technologiami bazującymi na cegle i kamieniu polegała na tym, że w celu jego otrzymania wystarczy sypkie składniki polać wodą. Nawet dzisiaj koszty dowozu materiałów budowlanych z odległych kamieniołomów są bardzo wysokie. W przypadku betonu można wykorzystać znajdujący się w okolicy budowy piasek i żwir. Wystarczy razem je zmieszać i otrzymujemy nowy budulec. Niemal tak wytrzymały jak kamień, tyle że możemy go formować w dowolny kształt. Rzymska technologia wyrobu betonu nie zmieniła się aż do XIX wieku. Dopiero wtedy znajomość chemii pozwoliła na stworzenie lepszych cementów. Jednak zasada działania współczesnego betonu jest identyczna jak przed wiekami. Kolejna ewolucja polegała na zastosowaniu żelazobetonu. Opowiemy o niej Państwu w drugiej części naszego programu. Jak oni to zbudowali? Beton. W drugiej połowie XIX wieku narodziła się nowa technologia, która miała zmienić charakter całej architektury. Polegała ona na połączeniu zalet betonu i stali. W ten sposób powstał zupełnie nowy materiał. Jesteśmy w Breście, w północnej Francji. Znajduje się tu most Plougastel. Zbudowano go w 1930 roku według projektu Eugène Frazine. To niezwykły pomnik myśli inżynieryjnej. Jedno z pierwszych zastosowań żelazobetonu na tak szeroką skalę. Most składa się z trzech betonowych przęseł. Każde o długości 190 metrów. Odbywał się na nim ruch drogowy i kolejowy. Przęsła wznoszą się na wysokość 35 metrów, tak by mogły pod nimi przepływać statki. W latach 80. naszego wieku zdecydowano, że most jest za wąski, by przechodziła nim autostrada. Obok zbudowano nowy most, wantowy, zaś stary służy dziś pieszym i rowerzystom. Beton był wykorzystywany jako materiał budowlany już przez starożytne cywilizacje, ale dopiero w XIX wieku postanowiono połączyć go z żelaznymi prętami. Zyskiwały one w ten sposób ochronę przed korozją, zaś cała konstrukcja stawała się bardziej wytrzymała. Oto kawałek starego żelazobetonu. Można zaobserwować wystające stalowe pręty. Biegną one przez całą długość belki. Są zatopione w środku kamienia. Te są zardzewiałe, gdyż były wystawione na działanie powietrza, ale w środku są wciąż w idealnym stanie.
Beton jest bardzo wytrzymały, ma jednak małą odporność na rozciąganie. Pomysł ze stalowym wzmocnieniem polega na tym, że odpowiada ono właśnie za odporność na rozciąganie. To bardzo efektywne połączenie. Wytrzymałość konstrukcji stalowo-betonowej jest o wiele większa niż każdego z tych materiałów osobno. Most Plugastel stanowił punkt zwrotny w historii zastosowania żelazo-betonu. Do tego momentu nikt nie wierzył, że z tego materiału można budować tak duże konstrukcje. Frazinet twierdził, że jego most będzie tańszy oraz lżejszy od stalowych i odpowiednio wytrzymały. W latach 20. Frazinet dobrał odpowiednie proporcje kamienia, piasku i cementu. Powstał beton, który był w stanie wytrzymać działanie siły 50 N na milimetr sześcienny. To tyle samo co skała i dwa razy więcej niż najtwardszy beton z przełomu wieków. Żelazo-beton produkuje się wlewając beton do formy, w której wcześniej umieszczono stalowe pręty. Wykonanie tego w rzece było bardzo trudnym zadaniem. Frazinet zaprojektował olbrzymi drewniany łuk spoczywający na betonowych wspornikach. Posłużył on za formę, w którą wlano później beton. Łuk budowany był z obu stron. Jego dwie części spotkały się dokładnie po środku przyszłego przęsła. Frazinet zostawił tam małą przerwę i czekał, aż obie części łuku zastygną. Następnie przy pomocy dźwigni hydraulicznych wydobył obie części łuku z formy. Pod naciskiem z góry udało się je połączyć. Po wypełnieniu przerwy zbudowano pionowe podpory, na których umieszczono pomosty. Jestem teraz pod konstrukcją mostu. Właśnie tędy miały jechać pociągi. To jeden z tych wielkich łuków. Ciągnie się aż na sam dół. Jak widać, łuk robi się coraz bardziej stromy. Ma wklęsły profil. Ponieważ zbudowano go z żelazo-betonu, konstrukcja jest o wiele lżejsza od tradycyjnej. Te trójkąty znajdują się w miejscu, gdzie pionowe podpory łączą się z pomostami. To już koniec łuku. Jest tu naprawdę stromo. Tam znajduje się woda. Most Plugastel to również konstrukcja, w której Frazinet zastosował swoje najsłynniejsze rozwiązanie. Chodzi o system sprężania betonu, który znacznie zwiększa jego wytrzymałość. Umożliwia on budowę z wcześniej przygotowanych elementów, które przywozi się na miejsce i montuje. W ten właśnie sposób zbudowano sąsiedni most. Po prawie 70 latach most powoli niszczeje. Trudno się jednak spodziewać, by stał wiecznie. Woda dostaje się czasem w niewielkie szczeliny i stalowe pręty zaczynają rdzewieć. Beton staje się mniej wytrzymały. Nie wygląda to może najlepiej, ale tak naprawdę
nie jest wcale takie groźne. Pomimo swojego wyglądu, to historyczny most. Jest wytrzymały i stanowi szczytowe osiągnięcie inżynierii swoich czasów. Budując most Plougastel, Eugène Freycinet odkrył przed światem nowe możliwości tkwiące w konstrukcjach betonowych. W kolejnych dekadach zaczęto na masową skalę wykorzystywać żelazo-beton. Architekci i inżynierowie otrzymali do rąk potężny materiał, który mogli dowolnie kształtować i który był niezwykle wytrzymały. Ostatnio jednak traktuje się żelazo-beton jako przyziemny i nudny surowiec. Wieżowce i wielopoziomowe parkingi stawiane w latach 60. i 70. zraziły wielu ludzi do żelazo-betonu. Jednak można też z niego robić wspaniałe rzeczy. Oto jedna z najbardziej fascynujących. Oto stacja kolei TGV Satolas na lotnisku w Lyonie. Budynek został zamówiony przez samorząd miasta i francuskie koleje. Zaprojektował go słynny architekt Santiago Calatrava. To prestiżowy obiekt. Jego budowa pochłonęła ponad 15 milionów funtów. Jednak efekt końcowy jest niepowtarzalny. Budowę ukończono w 1994 roku. Wcześniej rozpisano międzynarodowy konkurs architektoniczny. Projekt jest ważny ze względu na zastosowane tu rozwiązania oraz nietypową lokalizację. Znajduje się na wprost głównego dojazdu do lotniska. Droga przechodzi przez sam środek. Kompleks ma strategiczne znaczenie dla transportu całego regionu. Łączy lotnisko z pobliską autostradą i główną linią kolejową. Po bokach znajdują się tory dla przejeżdżających pociągów, zaś po środku linia superszybkiej kolei TGV. Pociągi te rozwijają prędkość nawet do 300 km na godzinę. Muszą więc być oddzielone od pozostałych. Jadą w tunelu odizolowane od ludzi znajdujących się na stacji. Oglądając budynek z bliska, łatwo jest zrozumieć, dlaczego stał się on tak słynny. Chodzi o jakość zarówno architektury, jak i wykonania. Konstrukcja jest niezwykle dynamiczna. Biały beton wygląda jak szkielet połączony z fundamentami. Urodzony w Hiszpanii Santiago Calatrava studiował rzeźbę. Interesował się architekturą i zaczął projektować. Jego kariera jest krótka, lecz błyskotliwa. Zasłynął z niezwykłych budynków i mostów. Są one zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Niektóre, takie jak ten, przypominają nawet rzeźby. W samym centrum znajduje się główna poczekalnia przykryta wspaniałym stalowo-szklanym dachem. Przywiązano tu dużą wagę do najmniejszych szczegółów, ale nam chodzi o wykorzystanie betonu. Musimy więc udać się na peron. Niepomalowane białe betonowe żebra tworzą nad naszymi głowami sklepienia, niczym w katedrze. Jednak są one otwarte. Przechodzi przez nie światło, rzucając cień na podłogę. W czasach parowców niemożliwością było zbudowanie białego budynku stacji. Żelazo-beton nadaje się więc do wyginania i ściskania. Na tym właśnie polega jego główna zaleta. Pofałdowany dach, a szczególnie podpory, na których spoczywa obrazowo, ukazują siły,
jakie na nie działają. Są one grubsze na końcach, gdzie działają większe siły. Dlatego właśnie wielu ludzi uważa, że jest to naturalny projekt. Ale by zobaczyć całą konstrukcję, należy wyjść na zewnątrz. Nieprzypadkowo jako materiał wybrano beton. Budynek wygląda solidnie, jest przy tym wystarczająco sztywny, by nie ucierpiał od wstrząsów przejeżdżających z dużą prędkością pociągów. Również niezwykle estetyczne detale wykonano z betonu. Te ukośne podpory wspierają krawędź dachu. Ich kształt jest odwzorowany po drugiej stronie tuż przy głównej ścianie. To właśnie po starannym zaprojektowaniu detali można rozpoznać dobrą architekturę. Poręcze pokazują nam, jak wspaniałym materiałem może być beton. Na ich przykładzie widać jego prawdziwą naturę. To tylko na nowo związany kamień. Wykonanie jest tutaj na najwyższym poziomie. Calatrava to mistrz eleganckiej formy i mieszania stylów. Wspaniały architekt i inżynier. Stacja TGV w Satolas pozwala spojrzeć na beton z perspektywy artystycznej. Piękne kształty powstały tu z materiału, który zwykle kojarzy nam się ze szkaradnymi blokowiskami. W rękach mistrza beton zamienia się w dzieło sztuki. Pomieszanie kamieni z cementem było przed wiekami wspaniałym pomysłem. Dodanie stalowych prętów umożliwiło inżynierom tworzenie skomplikowanych konstrukcji. Przy odpowiednim podejściu do szczegółów, beton może się okazać zadziwiająco piękny. Nie zawsze zachwycał ludzi, lecz zdaje się, że wreszcie coś się zmieniło. W następnym odcinku udamy się do Włoch, do największej rzymskiej przestrzeni publicznej, do amfiteatru w Weronie. Odkryjemy także piękno wiktoriańskiej palmiarni w ogrodach Kew w Londynie. Oraz będziemy podziwiać wspaniały stadion w Bari w południowych Włoszech. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany Warszawa. Tłumaczył Piotr Wągrodzki. Czytał Daniel Załęcki.